Niektórzy na stojaka wędkują stojaka. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na Morskiej TV. Dzisiaj będziemy próbować wejść na kajak po przewrotce. Myślę, że film będzie bardzo ciekawy. Kajak został, powiedzmy to, odchudzony. Nie mam wędek, nie mam, zobaczcie, z tyłu kółek, co jest dosyć istotne, bo te kółka mogą nam mocno przeszkadzać. Czego jeszcze nie będę miał? Nie będę miał komórki, no bo szkoda, żeby ją męczyć. No i nie będę miał mojego pudełka, w którym mam wszystkie przybory. Dzisiejszy odcinek, co nam ma pokazać? Pokazać, czy ten kajak Whisky 11, który jest wysoki, jak łatwo go przywrócić, bo tak jak sobie go przewrócimy, to zobaczycie jego dno. On ma taką budowę jak katamaran troszeczkę, czyli takie dwie płozy po bokach, no i środek jest mniej więcej wyżej posadzony, czyli no tak powinien być bardziej stabilny na falach, co udowodniłem pływając po morzu i po zatoce. Natomiast dzisiaj sobie po prostu sprawdzimy, czy jak on się wywróci już. Czy ciężko na niego z powrotem wejść, no i czy ciężko go obrócić, bo to jest najważniejsze. Zanim go wywrócimy, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które są bardzo istotne. Po pierwsze, trzeba pamiętać, żeby to wszystko pozapinać, bo pamiętajmy, że to wszystko będzie w wodzie. Tutaj mamy jeszcze taki mechanizm też zamykający i to też musi być zamknięte, bo inaczej ten napęd będzie chciał się nam po prostu otworzyć, no nie? Będziemy robić tą wywrotkę i sprawdzimy sobie dwie rzeczy, które są w tym kajaku takie dosyć istotne. Po pierwsze, czy przez ten właz dostaje się do środka woda. Woda do kajaka dostaje się z tyłu przez takie dziurki, gdzie idzie nasz ster. Linki do naszego steru. Podejrzewam, że jeszcze jest parę takich małych otworów, gdzie ta woda potrafi się dostać, więc no, to jest normalne, że w kajaczku zawsze troszeczkę wody jest. Druga rzecz jest taka, że mamy tutaj, zobaczcie, coś takiego. To jest zabezpieczone właśnie przed przewrotką, żeby nam po prostu nie wypadło. Natomiast mamy tu bardzo fajny taki schowek. Jak go sobie otworzymy, to ja specjalnie tutaj wsadziłem papier toaletowy, taki szary, zwykły, wiecie, taki beznadziejny, powiedzmy, po to, bo on nam pokaże, czy do środka się nalała woda. Ja w tym schowku standardowo trzymam przynęty, standardowo trzymam też baterie na przykład. Te baterie mam dodatkowo zabezpieczone, zobaczcie, w słoiczku, więc jak podczas tego testu okaże się, że jednak woda się dostała, to się baterią po prostu nic nie powinno stać. To nie jest jakoś uszczelnione, żeby była jasność, natomiast no jest to taka fajna ciekawostka, bo jeżeli wyjdzie na to, że tu się woda nie dostała, no to mamy bardzo fajną przestrzeń, taką bardzo bezpieczną, bo wiecie, ja mam też takie pudełko, w którym przechowuję te wszystkie przynęty na wypadek przewrotki, bo to pudełko jest szczelne, sprawdziliśmy to. Sprawdzimy też na drugim odcinku, gdzie ja wyposażę ten kajak całkowicie tak, jak normalnie pływam na morzu i wtedy go przewrócimy, spróbujemy wtedy po tej przewrotce z powrotem te wędki posadzać w dulki i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Niemniej jednak, zanim to wszystko zrobimy, przewróćmy go kilka razy i nauczmy się na niego wyłazić. Żeby sprawdzić, czy na pewno nie będę czuł dna, nie? No to wrzucimy sobie diperka do wody, podłączymy go i zobaczymy, ile jest metrów. Zobaczcie, jestem nad jeziorem Łapińskim, w Łapinie, w Romie i powinno nam wszystko ładnie znaleźć, zlokalizować. O, już widać, gdzie jesteśmy. Diper załapał, jak głęboko jest, nawet jakąś rybkę wykrył. Podpłyniemy sobie do pomostu, dlatego żeby Filip po prostu trzymał tą kamerkę. No bo jak ja się obrócę, to wiecie, ona wpadnie do wody i wtedy nie będę mógł do was gadać, nie? A tak na bieżąco będę mógł po prostu relacjonować to. Zobaczcie, 5 metrów, jesteśmy tak blisko pomostu. Myślę, że kajak też przywiążemy do pomostu, żeby to były takie, wiecie, w miarę kontrolowane warunki, żebym ja nie musiał się martwić, że ten kajak odpływa, no i ucieka wam gdzieś tam z kadru. Myślę, że kajak będzie w takiej odległości od tego pomostu i tu mamy, zobaczcie, 3 metry. No nie ma bata, żebym tutaj czuł dno, ale podpłynę w zasadzie do samego pomostu. Mamy 3 cały czas metry, ale zobaczcie, jak jestem blisko. I tu już Filip będzie miał, w zasadzie Filip będzie mógł tutaj nogą dotknąć tego kajaka. Jak ma taką długą nogę. Dobra, i zobaczcie, jest 2,20. No dobra, gdzieś tam może jakbym zanurkował, to gdzieś tam tą nogą dotknę tego dna. Natomiast, no nie. Raczej nie powinno być tutaj problemów. Zobaczcie, 2 metry ponad, a ja jestem już pod pomostem. Mogę go tutaj sobie po prostu dotknąć, nie? Dobra, myślę, że to sprawdziliśmy. Tam jest tak samo głęboko. Będziemy gdzieś z tej strony
próbować go przewracać. Dzisiaj użyję zwykłego kapoka, takiego. Zobaczymy. To jest też z Decathlonu. 80 zł chyba kosztował. Dlatego, ponieważ no, będę chciał się kilka razy przewracać, że no a tamten, co się sam pompuje, no to będzie tylko jedna przewrotka. Teoretycznie powinien się napompować po jednej przewrotce. Sprawdzimy to w następnym odcinku. Także subskrybujcie kanał. No i zaczynamy przewrotki. Filip mówi, że jest ciepła woda, prawda, Filip? Zimna. Ja nie chcę tego robić. No zimno będzie zaraz. Uwaga, ja nie chcę. No dobra. Słuchajcie, no. Zobacz, tak to wygląda. Mam styki. Chyba nie. Kapelusz ci odpływa. Nie, mój kapelusz. O, i był sobie kapelusz, nie? Dobra, płyniemy na tą głębokę. Filip, to nie jest ciepło wcale. A on siedzi i się brechta, nie? Dobra, teraz widzicie, jak to wygląda. Czyli to, co mówiłem cały czas, że taki ala katamaran z niej jest. Bardzo fajna sprawa. Spróbujemy go przywrócić. Okej. Jest dobrze. Teraz z której strony wchodzić? Teraz się znowu wrócił. Dobra. Ludź. Kapelusz został w dupę. Ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Sprawdzamy, czy nasz papier toaletowy też dostał w dupę. Chwila prawdy. O, jak to wygląda? Jakoś dużo wody nie ma. Ale trochę jest. Więc powiedzmy, że no jako tako można to traktować jako bezpieczne pomieszczonko. Ale takie pół na pół, nie? Słuchajcie, ta woda jest naprawdę zimna. A ja myślałem, że w takich jeziorach jest cieplutko. Dobra, słuchajcie, kapelusz zdeponuje u Filipa. Filip, choć i tak chyba z niego dużo nie ma. Dobra, spróbujemy jeszcze raz odpłynąć na tą głęboką wodę. Dna nie czułem, nawet jak tutaj nas dryfowało trochę na początku. Okej. Okay. I robimy. Teraz jakby stać na tym kajaku zrobimy. Bo niektórzy stoją i wędkują na stojaka. O, tu będzie ciężko miał Filip. Niektórzy na stojaka wędkują z kajaka. No nie powiem, ma to sens, lepiej tak się spinninguje, natomiast czy ja wiem? Nie, no jest dosyć stabilny, ludzie. Ten sprzęt, którego teraz nie ma na nim, czyli tam jakiś sprzęt wędkarski, to wiecie, on nie waży 100 kg i myślę, że tutaj dużego wpływu nie ma. Sprawdzimy później jeszcze, jak tam z wodą, nie? Bo póki jesteśmy na wodzie, to dużo nie sprawdzimy. Nie jest źle, jak zaczyna nabierać wody, to bokiem, burtą, to wtedy ma ten moment, że się ta płoza od tego katamaranu, jak ja to mówię, odkleja z drugiej strony. Wtedy ma tą tendencję, a słyszycie, nie? Słyszeliście, że on chce się przewrócić. No ale Filip, spróbuj zrobić z tej strony go. Odwrócić, nie dotykając śruby okrętowej. Zobaczymy, czy się da. Nawet łatwiej.
łatwo wyczuć ten moment, kiedy on się przekręca z powrotem. Wystarczy położyć rękę i już nie ma tej tendencji do obrotu. Dobra. Gotowe. Pięknie. No dobra, dwie przewrotki powinno wam wystarczyć na ten dzisiejszy dzień. Widzicie, nie ma z tym większego problemu. Płyniemy na brzeg zobaczyć, czy w tej głównej grodzi jest woda. I na tym będziemy kończyć. Idziemy. Kajaczek pierwsza klasa, ale miałem w kieszeni klucz od samochodu. I zobaczymy, czy wrócimy w ogóle do domu, Filip. Normalnie tragedia, nie? Okej, okay. Dobra, patrzymy. No, jest woda. Jest woda, o. Tu się nalała, ciekawostka, że to też, zobaczcie, jest odporne na wodę i zobaczcie, jest trochę wody. Czyli no taka przewrotka jednak mimo wszystko trochę wody do niego wchodzi. Były dwie przewrotki, no ale co się nie robi dla was. Trzymajcie się, cześć.